Cześć, witajcie. Dzisiaj, tak jak mówiłem, vlog kolejny z przeglądu upraw, tym razem pszenica. Można powiedzieć, że ciuń przypadkowo, bo nie planowałem tego dzisiaj nagrywać. Dzisiaj mamy wtorek 23, dzień ojca. Godziny poranne, aczkolwiek właśnie przyjechało wapno. Może zaraz się też uda uchwycić, tam kierowca pojechał zawrócić, będzie tu cafał, gdzie idę tyłem. Tutaj pierwsza działka od drogi jest znajomego kukurydza i druga moja pszenica. No tutaj pszenica Hondia, po burakach, siana troszkę później. Powiem wprost, dwa zabiegi poszły fungicydowe, trzeci nie, bo dość ostro popadało. Są tutaj zadolenia na tym polu. Póki co pszenica wygląda dobrze, na ten moment nie jestem w stanie raczej wjechać. Znaczy no w stanie jestem, ale jak mam się ciągać, topić, ktoś tu ma mnie szarpać na linach, to no odpuszczam. Tu jest 6 hektarów. Które zostało po prostu bez te trójki i zobaczymy jak to wyjdzie, czy będzie różnica. Pszenica, Hondia, tak jak mówię, gdzieś od drogi tu i trawa się trafia. Zobaczcie jak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No tak ma 9-10 pięterek. Można powiedzieć, że jedno pięterko najmniej zredukowała podług zeszłych lat, tak? Jednak ta sucha wiosna, w sensie bardzo suchy kwiecień u nas, bo w kwietniu mieliśmy 3 litry opadu, swoje zrobiło i to nie ma co mówić, że nie ma co liczyć na jakieś rekordowe plony w tym roku. Tak to wygląda. Gdzieś tam też jakaś bylica się trafia, jakiś ostrożeń. No tu muszę zrobić porządek pod tym względem. No i tak jak mówię, tutaj pH jest w granicach 5,5, to już drugie auto dzisiaj, jedno tutaj, jedno poszło tam bliżej domu, jeszcze jedno jest zamówione, czyli 3 auta na razie wapna, zobaczymy jak to będzie dalej. Na razie wapnuję, planuję po żniwach działki, które mają pH poniżej 6, tu jest 5,2, 5,5, z tego co kojarzę, 2 lata temu tu były próby robione. Plan jest taki, rok temu były buraki, teraz pszenica, plan jest taki, żeby była kukurydza na przyszły rok. Tutaj już chyba widzicie, no kolega tu naczepą cofa, zobaczymy jak to wyjdzie. Tu jest taki troszkę gliniasty teren, mam nadzieję, że nie będzie problemów, ale no zobaczymy jak to wyjdzie. Poprzednia łódka też tam na glinie w sumie, ale bez problemu wjechał, wyjechał, ładnie, sypkie wapno. Co do wapna, u mnie standard Morawica, no od lat u mnie się to sprawdza. Podnosi pH, bo robię próby, sprawdzam, także nie także na oko. Dobrze mi się sieje, suche przywożą wapno. Jestem zadowolony, nie? Z tego wapna. Także tak to wygląda. Tu pokazałem, żeby mógł skręcać już. O, nie w tą stronę. No mam nadzieję, że uda mu się wykipować, bo tutaj powiem szczerze, przyjechałem busem go przyprowadzić. Nie chciałbym teraz jechać po pociągnik 10 km i po linę, ale no gdyby była taka sytuacja awaryjna, to tu po znajomych bym podzwonił. Myślę, że ktoś tam by pomógł zawsze, nie? Także tak to wygląda. No jak widzimy, kolega tu już ładnie skręca. Póki co dobrze idzie. Mam nadzieję, że no tu jest trochę przechyłu. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale może się uda, nie? Chociaż będzie ciężko, no ale zobaczymy. Da radę? Co jest? Tamta strona jest troszkę wyżej, nie? Bo dalej się jej nie wepchnie, nie? Nie, już nie zaczęło koło. Nie, no tak. Jak już się zjedzie z drogi, no to... Jak będzie leciał na bok, to będę krzyczał. Żartuję. No kiedyś mieliśmy taką sytuację, że znajomy miał z wysłodkami, przywiózł nam wysłodki, nierówno stanął i go zaczęło na bok przechylać, ale w ostatniej chwili opuścił naczepę i udało się uniknąć nieszczęścia. Co do wapna, tak jak mówię, Morawica, a co do ceny, bo to na pewno też wielu z was interesuje. No może nie jest to najtańsze wapno, no tutaj u mnie z dostawą do centrum to jest jakieś 300 km powiedzmy od Morawicy, tak, od kopalni wychodzi, zamawiane w maju, 85 zł brutto czy 86 ma wyjść, także no myślę, że jeszcze tak dosyć rozsądnie, nie jest to najtańsze wapno, ale myślę, że za tą jakość ta cena jest w miarę okej, tak. No zobaczymy, jak widać, nie wiem czy to oddaje ujęcie, ale jest troszkę krzywo naczepa, także zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak pójdzie, bo to musi iść praktycznie na ostatni tłok. Wapno jest takie, że w przeciwieństwie do buraków,
praktycznie naczepa musi być do oporu podniesiona. Zresztą myślę, że wszyscy to wiecie. Nie będę opowiadał panałów. A co do pszenicy, no widzicie jak to wygląda. Gdzieś tam pojedynczy haberek się trafia, chociaż nie ma tragedii. Mam jedną działkę pszenicę po pszenicy w monokulturze trzeci rok i tam jest trochę teraz miotły mi wyszło. No widać, że tam gdzie jest monokultura jest większy problem z zachwaszczeniem teraz po tych deszczach. Także no niestety, tak to wygląda. Po prostu no to widać, pokazuje, że trzeba płodozmian prowadzić. Czy chcemy, czy nie, czy nam się to podoba, czy nie. Na razie myślę, że no nie wygląda to źle. Oby jakieś nie przyszły burze, deszcze nawalne, wichury, to myślę, że nie powinno być najgorzej. No i tak to u nas wygląda. Mam dzisiaj w planie, bo u nas wczoraj nie padało, mam w planie dzisiaj wjechać z drugą dawką w sumie do karmienia dolistnego w kukurydzy. Zobaczymy jak to się uda. Oczywiście nie na wszystkie pola, bo jednak sporo tego deszczu spadło i dołami miejscami woda stoi, a miejscami na pewno bym się utopił, czego chciałbym uniknąć. No zaczyna coś tam lecieć, zobaczymy jak to będzie dalej. Może nie będzie tak źle. Wapno jest ciężkie, także no... Jak już zacznie, może poleci. Zobaczymy. Nie wiem, czy to widać, ale na łódce wydaje się, że ma niewiele. A jest, z tego co mówił kierowca, powyżej 26 ton. Także no... No wapno ma to do siebie, że jest dość ciężkim materiałem. No ale tak jak mówię, praktycznie musi na ostatni tłok naczepę podnieść, żeby to wszystko z góry tam zleciało. No bo inaczej nie poleci, nie? Coś tam zaczyna się ładnie sypać. Zobaczymy jak to będzie. Ważne, że towar suchy. Sami tutaj mówili panowie kierowcy, że z hali brane w tamtym tygodniu komuś tam wieźli, to takie było mokre, niemalże kit. No do góry nie podniósł, będzie próbował szarpać. Pewnie mi trochę rozciągnie to, ale no oby się udało wykipować, to już tu nie będę narzekał. No. Może nie będzie aż tak źle. A, boi się jednak kierowca. No w sumie ta naczepa jest z tej strony teraz w dołku, także nie dziwię mu się, że się boi. Ładnie zlatuje, ale jeszcze tam pewnie coś jest. Chyba trzeba podnieść na ostatni. Jeszcze trochę jest na górze. Ale galancie spadło, nie? Nie, no właśnie. No już teraz jest lepiej, bo już te dwie ośki wyszły na drogę. To już nie jest tak krzywo naczepa. Ja. No, coś czuję, że na drogę mi wyciągnie. No, ale będzie trzeba, to się przyjedzie turem. I podgarnie. No, już dużo tam nie zostało, pewnie kilka ton. Dobra, nie będę zanudzał, jak widzicie, wapno fajne, sypkie. Jeszcze wam tu pokażę, jak to wygląda. No fajne, suchutkie wapno, nie ma co. Po żniwach będzie siane, na pewno coś postaram się z tego nagrać. Prawie naczepa pusta. To tyle, trzymajcie się na razie i cześć!